Darko Stosić przed pojedynkiem z Michałem Andryszakiem na KS63. Przed chwilą Michał tutaj u nas był, rozmawialiśmy i wszyscy stwierdziliśmy, że zauważalna jest u niego taka wielka odmiana, nie tylko w tym, jak się wypowiada, ale też w walce, i pojedynek z Guto i Nascente był tego przykładem. Czy ty też to zauważyłeś, że Andryszak zaczyna walczyć inaczej, jest bardziej cierpliwy, metodyczny? Maluk Michał dał izjawu. Kaže da se malo da je promenio stil borbe i da je ovako uopšte privatno se promenio. Jeste li nešto vidio, neke promene kod njega? Yeah, I believe him. He's changed, but we will see. Dobro, ćeš srpski? I can speak Serbian, huh? Pretpostavljam da se promenio, da je promenio stil borbe, da je napredovao, da se nadogradio, ali na kraju krajeva vidit ćemo sve sutra. Darko zauważył jakieś tam zmiany u niego, ale jutro tak on wszystko pokaże na miejscu. Czyli ciężko się przygotować do tak nieprzewidywalnego zawodnika, jakim jest Michał Andryszak. Tak, było ciężko, ale są przypremy bile ciężkie za neugodnog Michała. Pa, svake pripreme su u principu iste i teško je naći toliko visokog sparing partnera. Pitao bi da sam imao dobre treninge, da sam imao dobre sparinge, tako da manje više nije mi bitno da se borim sa njim, da se borim sa nekim. Każde przygotowania są ciężkie. Przygotowane właśnie, szukaliśmy sparing partnerów właśnie wysokich. Byliśmy właśnie w WCA się przygotować. Także myślę, że mnie zaskoczy w tej walce. Jak oceniasz z perspektywy właśnie czasu, tych dwóch tygodni, które minęły od zakończenia części tego obozu przygotowawczego właśnie w WCA? Jak oceniasz, jaki to wkład miał w twoje przygotowania? Znaczy cenisz te pripreme, co si bio w WCA? Kako ti to sve lepo izgledalo? Pa, jedno novo iskustvo i sad su trenizi bili dobri. Ne mogu da budu loši. Najbolji na svijetu šampion, jedan tako da trenizi ne mogu da biti loši i iskustvo je dobro. Očekotovanje je bilo bardzo dobře. Mimo, znači to je jedan z najlepših klubu u Polsce, jedan z najlepših klubu u Polsce. Przykład je za Jan Bohović tam trenuje. Vodi nas u gościni tam. Jeżeli Longer ruszy tak mocno w starym stylu do przodu, to Darko też wejdzie w tę grę i będzie chciał nokautować w pierwszej rundzie? Jako Michał Longer ujdzie w tu igru, co idzie napred, to czy ty stoisz ci napred ili... Ja uvijek idem napred, tako da mislim, ne plaćam se svakako borbe i da li išao napred ili nazad, ići ću svog snagom, nije bitno. Darko mu mi se nije boji tego Michała jakby ataku. On też będzie trzeba iść do przodu, pójdzie do przodu, jak pójdzie do tyłu, to Darko też pójdzie do tyłu. Także nie ma jakiejś tutaj różnicy, że on pójdzie do przodu, będzie się cofał, będzie wymiana do przodu, nie ma problemu. Dwa pytania w jednym. Kto najwięcej krwi napsuł w WCA i kto je imitował Michała Andryszaka? Bo Michał Andryszak to jest taki dosyć nietypowy zawodnik, bo że ma bardzo dobre warunki fizyczne, to jest jeszcze taki atletyczny, wysportowany. Ko ti je bio sličan borbi u WCA? Pošto je visok i... Da, pa nisam imao sad tako visok sparing partnera, tako da sam najviše radio sa Janom i sa Danijom. Nije bilo takih visokih sparing partnerov tam, najviše robio se s Danijom Olivčukem i s Janem Bachovićem. Nije bilo takih visokih po prostu tam na miejscu. Miała być walka z Filipem de Vriesem. Powiedz, Darku, tak szczerze, wierzysz w to, że rzeczywiście Filip nie może walczyć ze względu na jakąś kontuzję, czy raczej skłaniasz się ku opcji, że troszkę dłużej chce zatrzymać pas i lepiej się do ciebie przygotować? Ty wierzysz, że de Vries ma kontuzję, że się powrócił, czy myślisz, że gra na wremę? Nie, wierzę. Wierzę. To ja może zapytam o drugiego mistrza. Darko, słyszałem, że próbowali trochę zestawiać cię z Tomaszem Narkunem w kategorii niższej. Czy bierzesz w ogóle pod uwagę, że w KSW mogłoby kiedykolwiek mógłby skrzyżować ręce właśnie z Tomaszem Narkunem? Próbowali się do tej zestawy isto z Narkunem. Czy bym chciał z nim robić, tak? Chciałby walczyć o pas w kategorii 93. Półsiednie to jest, tak? To jest półciężka. Półciężka, przepraszam, półciężka.
sa Tomaša Burkova, da li imaš tu obziru da sa njim da se piješ? Najveće s bilo kim sa njim teško kategoriju. Volao bi u češke kategorije še biti s njim. Dali, wiedzą wszystko. Dziękujemy w takim razie, no i walki. Dziękujemy, chwała. Chwała, dziękuję.